Serdecznie witam wszystkich hodowców, hodowczynie. 28 sierpnia, poniedziałek. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteście po pierwszym locie, lot numer 1 Sulechów, 125 km. Bał się pan tego lotu, bał się pan pogody, ale pewnie gołębie, jak tam, dużo ma pan tych gołąbków? No, gołębie akurat są wszystkie. Bo zostały, komplet? Komplet jest, tak. No, ale zostały przywiezione z powrotem gołąbki. Właśnie je powpuszczałem, wpuściłem do gołębnika. No pogoda zła, nie dało radę wypuścić, no to nikt nie ma żadnych pretensji. No ja tak dzisiejszej nocy, że się wtrącę, jechałem akurat tą zachodnią ścianą, bo tam kierunek do góry i ciemno było już jadąc tamtą stronę, a wracając o godzinie drugiej patrzyłem, to naprawdę takie ciemne chmury i taki deszcz, że wycieraczki nie nadążały odbierać i tak sobie pomyślałem, że przyjechałem w nocy do Ewy, mówię, chyba gołębie wrócą do domu, no ale co, chyba pozytyw taki, że nie zostały wypuszczone w warunkach niesprzyjających. Nie jest za tym, żeby były wypuszczane w deszcz za tym. Ale rękawica podjęta, auto przejechało i spróbowaliście, tak? No tak. I teraz za tydzień znów będziemy próbować. Nie wiem nawet jaka tam pogoda. No co? Gołąbki stare wypuściłem, żeby sobie zielonego podziubały troszkę, ale trzeba będzie przymknąć i później może oblot zrobię młodym. Tak, żeby sobie troszkę jeszcze polatały. I czekamy do następnego piątku, koszowanie ma być. Oczywiście. Pozytyw może jest taki, że te gołębie zanocowały w tej kabinie, tak? Czyli też, no chyba to pozytywnie wpłynie na nie, tak? Pewnie, no różnie to, no bo później zostały wyciągane z tych skrzynek, nie? No, no ale, ale ma pan wszystkie. Mam wszystkie, tak. Pierwszy lot bez strat. No, jeszcze może nawiążę do tamtego poprzedniego filmiku, że tam niektórzy się obrazili. Myślę, że to jest, żadnej tam rzeczy nie powiedziałem złej. Każdy ma prawo powiedzieć swoją opinię. Jak ktoś się poczuł pokrzywdzony, to przepraszam. No. Myślę, że nic nie powiedziałem złego. Te przeprosiny to są tak, żeby wszystko było w porządku. Tak jest. Lepiej na sekcji, na oddziale podać sobie rękę z uśmiechem, tak? Ja tak nazwałem... Gołębie mają przecież nas tak... Jednoczyć, nie? Jednoczyć, a nie żeby było... Ja nie miałem takiego zamiaru na pewno, żeby pokłócić się albo co. Okej. Okay. Ja specjalnie swój kanał kiedyś nazwałem od początku Gołębie Pasja Ewa i Andrzej, bo myślę, że... Może też, żebym kogoś nie uraził, ale gołębie fajna rzecz, ale gdzie zaczyna się rywalizacja nieraz taka niezdrowa, to zaczynają się też jakieś zgrzyty, no tak, tak? I to niepotrzebne, bo wydaje mi się, że nie lotuję, ale śledzę te filmiki, jak tam jeszcze ludzie opowiadali, starsi. Pan też przecież, jak latał pan na tym rowerze gdzieś tam z tymi gumkami, z tym wszystkim i co, było pewnie wesoło, gdzieś tam się może coś na punkcie wypiło, pogadało i na tym chyba to polega, tak, żeby tak jest. Przyjaźnie być, tak? No to dobrze, co? Młode bezpośrednio nie wypuszcza pan, tylko stare, nie, tak? Nie, wziąłem je z klatki do gołębnika, wypuściłem. Machają teraz sobie skrzydełkami wieczorem, pod wieczór, znaczy się wypuszczę. Oblocik zrobią. No, przestało padać, jak nie będzie padać oczywiście. No, to i dobrze. Tyle, no. Ja swoje... Czekamy do następnego piątku. Moje dzisiaj... siedziały sobotę, niedzielę zamknięte, to dzisiaj otworzyłem, to naprawdę ładnie polatały. Bałem się tylko jastrzębia, ale gołębie i tak jakieś oddziały chyba z innych miejscowości podjęły rękawice, bo lecą gołębie, widać do góry, jak tak, coś tak, wracają. Dzisiaj leciał oddział, tam chyba koło leśnicy. No, wiem, że godzinę temu, czy tam dwie godziny temu mieli po 60% gołębi. Mm-hmm. No to jeszcze nie jest tak. Może im się udało. A te leciały ze Sławy chyba, jak się nie mylę. To też ten zachód. No. Tak. A niech pan powie mi te oddziały, że tak powiem, które podjęły tam ryzyko, tak? I to po ilu lotach już są tutaj w koło chłopacy? Bo trzeci lot już mają niektórzy zaliczony, czy nie? No nie wiem, Żmigród leciał trzeci lot. To wczoraj puszczali, tak jak mówiłem, to bardzo nieudany lot. Straty mają bardzo duże, po połowie gołębi. Mhm.
prawdopodobnie chyba zegary dopiero dzisiaj będą otwierać. Także no, nie trafili w tą niedzielę. No też tak mi się wydaje, bo jak kilka razy oglądałem ten film wczoraj, jak jechałem w nocy, żeby ktoś też nie pomyślał, nie odebrał tego, że pan upierał się na to, że ten lot miał się odbyć, tak? Nie, no, poniedziałek no. To ja nie byłem. Ja przeciw tym, ten lot to tak traktowałem, no, że różnie mogło być. No mówiliśmy tylko, nawet o tej pogodzie, więcej, nie? Więcej zły za ten pierwszy lot. No. No i tyle, no. Jak to kiedyś kolega, pewnie który ogląda film, pozdrawiam, powiedział, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, tak? No i tak jest, nie? No ale... Tak jest. Młodymi gołębiami, żeby lotować, żeby przesiały się, zostały lepsze. I... Trochę się tym pobawić może, a nie spinać, tak? Oczywiście. No to tak. Fajnie. No to dobrze. Pozdrawiam wszystkich. I trzymamy kciuki za wypuszczenie i za kolejny udany lot. Oczywiście, żeby loty się odbyły i szczęśliwie zakończyły. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy.